Razem ze mną do Rady Gminy Bojanów z Okręgu Wyborczego nr 6 Gwoździec kandyduje pani Ewelina Piskorowska, która od 2019 roku pełni funkcję sołtysa Gwoździca. Silna w roli sołtysa, mądra w roli radnej. To hasło, z którym idzie do wyboru. Gwoździec to urokliwa miejscowość na południu naszej gminy, z dużym potencjałem, jeśli chodzi o położenie, ale przede wszystkim mieszkańców. Uważamy, że potrzeby tej miejscowości powinny być lepiej dostrzegane. Nasze priorytety to budowa kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości, remont odcinków drogi gminnej w kierunku na Spie wraz z przebudową przepustu przy Domu Kultury, zmodernizowanie miejsca do zawracania autobusów, dokończenie budowy ogrodzenia przy szkole, modernizacja strefy aktywności przy szkole, budowa nowoczesnego placu zabaw, doposażenie boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie placu gminnego przy drodze południowej, wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego dla nowo zabudowanego terenu za Domem Kultury, doposażenie jednostki OSP Gwoździec w brakujący sprzęt i ubrania specjalistyczne, wykonanie ogrzewania garażu OSP, dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich Gwoźdzanki oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Gwoździcu, kolejny etap modernizacji Domu Kultury, doposażenie Domu Kultury oraz stworzenie atrakcyjnej i darmowej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.